Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo te, przyznam, że pierwsze spotkania na kanale, tym bardziej z tak znamienitymi gośćmi, są dla mnie wielką przyjemnością. Ze mną jest dzisiaj profesor Jolanta Sujecka z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, również redaktor naczelna rocznika Instytutu Slawistyki PAN, kolokwia humanistika. Pani profesor, dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o macedońskiej walce o narodową podmiotowość, o jakiejś kreacji tożsamości narodowej. To jest specjalność pani profesor, więc myślę, że i dla słuchaczy będzie wielka intelektualna uczta, bo po uzyskaniu przez Macedonię niepodległości powstało bardzo dużo pytań, właściwie o kształt jej dziejów, o ten etnos macedoński, o prawo własności nawet też. I może tak pomyślałem, zastanawiałem się, jak usystematyzować naszą rozmowę i pomyślałem sobie, że nie wiem, czy to pani profesor zaakceptuje, ten od tego momentu, od odłączenia się od Jugosławii, oczywiście będziemy i tak mówić o czasach wcześniejszych, to jest Macedonia Północna. Wcześniej Fyrom, czyli Former Yugoslav Republic of Macedonia. Tak jest. To był ten długi spór z Grecją oczywiście, który się bardzo dobrze zakończył, jak pan wie, umową między... To był taki idealny zbieg okoliczności, gdzie po stronie macedońskiej, na czele Macedonii, Macedonię reprezentował premier Zaev, socjalista, i Grecję reprezentował Tsipras, też socjalista. I to była ta nić porozumienia, która miała swoją historyczną, dobre zakorzenienie i to poszło. To poszło, ale nie bez oporów. Proszę pana, jak ja byłam, panie redaktorze, jak ja byłam w 2018 roku w Macedonii Północnej, jeszcze wtedy nie Północnej, tylko w Republice Macedonii, nazywanej Fyrom właśnie, oficjalnie, na jesieni, i wtedy byłam gościem Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk, i odwiedziłam archiwum także tejże instytucji, to wpadłam w przerażenie, ponieważ usłyszałam taką negację tego porozumienia, taką niechęć do tego porozumienia, że byłam przerażona. Po tej stronie stałam ja, stała profesor Topolińska rezydująca w Macedonii, no ale przepraszam bardzo, cudzoziemki. Pocieszyłam się dopiero, jak odbyłam rozmowę z wybitnym historykiem macedońskim, osmanistą, profesorem Dragim Georgijewem, który zdecydowanie popierał oczywiście to porozumienie. Tam się rysowało taką sytuację, że Grecy będą od nas żądali bardzo wiele zmian, że najpierw to, potem tamto. Tymczasem ta umowa, jak wiemy w tej chwili, między Grecją i Macedonią, jest świetną umową, uznającą język macedoński, uznającą toponim Macedończyk, Macedonka. I tam są zmiany naprawdę kosmetyczne. To było usunięcie tej główki Aleksandra Wielkiego z tego lotniska w Skopie i zmiana nazwy, to już się przestało nazywać lotnisko Aleksandra Macedońskiego, tylko po prostu jest to lotnisko w Skopie. No i doszedł to określenie Macedonia Północna. Tymczasem układy z Bułgarią są dużo trudniejsze, jak zauważyliśmy. Jakie argumenty, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o argumentach macedońskich, mieli w zanadrzu pod kątem wątków historycznych, przede wszystkim o przezmianie tej nazwy? To znaczy, to był upór i taka trwałość przy terminie, do którego chyba można to tak powiedzieć, jak ja obserwuję reakcje bułgarskie na macedońską tożsamość, a warto tutaj przypomnieć, że Bułgaria była pierwszym krajem, który uznał macedońską niepodległość po wyjściu z Jugosławii. I to było bardzo niejednoznaczne, bo niby uznał, a z drugiej strony umowy zostały podpisane w językach używanych w obydwu krajach. Nie użyto po to, żeby nie użyć terminu język macedoński, co już teraz wiemy, że jest tym problemem podstawowym w stosunkach z Bułgarią. Natomiast Grecja bardzo jednoznacznie nie uznawała, ponieważ Grecja widziała w tym zawłaszczanie tradycji antycznej i antycznej nazwy po prostu. Tymczasem Macedończycy, którzy
I to jest problem nie tylko macedoński, bo to jest problem jednak szerszy na Bałkanach, ponieważ Słowianie wkraczają na Bałkany w VII wieku, na teren Europy Południowo-Wschodniej i wkraczają, no niestety, jako barbarzyńcy, to znaczy burząc miasta dalmatyńskie, napadając, ale w którymś momencie się osiedlają także. I to jest historia tego osiedlenia, które w pewnym momencie bardzo pięknie możemy obserwować na przykładzie Dubrownika, gdzie następuje takie zlanie się tej osady Raguzy rybackiej, niesłowiańskiej, z tą słowiańską częścią na lądzie, czyli Dubrawą, czyli Dubrawą, czyli Dąbrową, terenem wykarczowanym pod rolnicze uprawy. I w pewnym momencie to zlanie następuje między Słowianami i niesłowianami. I to jest to bardzo kultywowane w dubrownickiej tradycji, to wspólne dziedzictwo, to, że Słowianie są częścią, są współgospodarzami tego terytorium. I te procesy możemy obserwować na całych Bałkanach, także w Macedonii. Ta nazwa Macedonia, myśmy mieli na ten temat przygotowany grant. Bardzo dobra książka wyszła z tej współpracy z uczonymi macedońskimi i greckimi. Niestety z Bułgarii nikogo w tym grancie nie było, ale myślę, że kiedyś w przyszłości zdołamy jakąś współpracę taką szerszą właśnie i z Bułgarami nawiązać, ponieważ z bułgarskimi kolegami wbrew pozorom można dyskutować o Macedonii. I krótko mówiąc, w tym grancie właśnie profesor Dragi Georgiev pisał o historii nazwy. I pisał rzecz taką zasadniczą, że ta nazwa funkcjonowała, obejmowała terytoria przeciwstawne w starożytności, nie w starożytności, tylko właśnie w czasach bizantyjskich. To znaczy, z jednej strony była sytuowana na terenie Tracji, a z drugiej strony w tym właściwym miejscu, tam gdzie Macedonia starożytna była. To się zmieniło wraz z procesami narodotwórczymi na Bałkanach i w całej Europie, bo Bałkany w tym pakiecie oświeceniowym, kiedy przejmowały od Europy idee oświeceniowe, kiedy zakładano tam, zwłaszcza kupcy, którzy byli tymi kulturträgerami na Bałkanach, zakładali te nowoczesne koledże z nowymi, nowożytnymi językami europejskimi, no to też i przywozili nowinki i też właśnie te oświeceniowe idee, ale razem z tymi oświeceniowymi ideami weszła na Bałkany idea narodowa. I ona Bałkany oczywiście przeorała totalnie. Można powiedzieć, że w dużym stopniu zniszczyła Bałkany, uderzyła w imperium oczywiście. Z imperium, jak wiemy, ostała się tureckość i mamy Turcję właśnie. Natomiast tutaj, w tej sytuacji zaczęto parcelować Bałkany na te narodowe państwa. Macedonia w tym miejscu była na trochę straconych pozycjach, dlatego że Grecy dzięki pracy kartografów, dzięki także odkryciom geograficznym, dzięki udziałowi ogromnemu klasyków niemieckich, przywracających tę dumę Grekom z powodu tradycji starożytnej, wylansowali jakby ten termin i wylansowali także całą problematykę, oczywiście wpisując ją w swoją tradycję, w swoją narrację, w wielką ideę panhelenizmu. Ale ponieważ pozostali nie chcieli być gorsi, no to stąd mamy te alternatywne ideologie słowiańskie. Przypominam, nie mające nic wspólnego ze słowianofilstwem rosyjskim, bo zarówno iliryzm, jak i jugosławizm, który narodził się w Chorwacji, a został kupiony przez pozostałych Słowian na Bałkanach, to znaczy i przez Serbów, i przez Macedończyków, Słowian macedońskich, jest absolutną alternatywą słowianofilstwa rosyjskiego. Ja to studentom zawsze tłumaczę. Natomiast po prostu w tej rywalizacji, rywalami greckiego pomysłu na Macedonię stała się Bułgaria i Serbia w gruncie rzeczy. Natomiast Macedończycy byli tutaj, Słowianie macedońscy byli w takim cieniu. I uważano na przykład bracia Miładinow. To byli dwaj bracia ze Strugi. Oni mają tam pomnik, bardzo piękne muzeum. To jest bardzo warte obejrzenia miasto, gdzie obydwaj bracia Konstantin i Dimitrija, oni byli helenofilami w pierwszej chwili. Znaczy kończyli szkoły greckie,
Konstantin studiował, kończył studia w Atenach, więc to byli kompletnie schelenizowani ludzie. I w pewnym momencie, kiedy Rosja poczuła, że idea słowiańska jest warta inwestycji i przekształciła tę ideologię w panslawizm po wojnie krymskiej, też zaczęły powstawać instytucje, które podtrzymywały tę ideologię i miały podtrzymywać i promować tę ideologię na Bałkanach, czyli Komitet Słowiański, który fundował stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu Bałkanów, przede wszystkim z terenu Macedonii właśnie, także Bułgarii. No to wtedy Konstantin Miładinow, który dostał takie stypendium i pojechał na studia do Moskwy, kompletnie zmienił się, dokonał ogromnego obrotu i stał się słowianofilem, rusofilem w jakiś sposób, człowiekiem Rosji i wtedy się zaczęło odrzucanie terminu macedońskość i Macedonia przez samych Słowian macedońskich, przez Miładinowów właśnie. Dlaczego? Dlatego, że to był termin zawłaszczony przez grecki dyskurs, więc oni mówili, zbierając na przykład pieśni z terenu Bułgarii i Macedonii, ogłaszali to w czasopiśmie wydawanym przez Bułgara Georgiego Rakowskiego, a wydawanym w Belgradzie, to były Bałkany tamtego czasu. I tam pisali, że zebraliśmy, wszyscy już mają te zbiory pieśni, tutaj my jeszcze nie, i zebraliśmy z bratem pieśni z terenu zachodniej Bułgarii, to jest Macedonii. Czyli to było taki rodzaj oboczności, który tłumaczyć należy nie dosłownie, że oni uważali, że to jest Bułgaria, tylko właśnie kontekstualnie, to znaczy, ponieważ był to termin zawłaszczony przez greckość. Mamy wcześniejsze dowody XVIII-wieczne, tutaj kluczem jest XVIII wiek dla Bałkanów, nie tylko XIX. Mamy świetne dowody XVIII-wieczne, gdzie Partenija Zografski, władyka, biskup z terenu Macedonii, on zmarł w Rosji, był doradcą cara, był bardzo ważną osobą w obrębie prawosławia. Bardzo popierał walkę o autokefalię bułgarską, autokefalię bułgarskiej cerkwi. No właśnie ta walka o autokefalię bułgarskiej cerkwi w XIX wieku świadczy o niczym innym, jak o tym, że Bułgarzy nie byli podmiotowi w imperium. Bułgar oznaczał chłopa prawosławnego, oznaczał człowieka świadczącego usługi transportowe. Serbowie używali tego określenia. Natomiast też jest inny przykład, o którym może za chwilę użycia też i innego tego terminu, to wszystko było dosyć ruchome i migotliwe, ale inaczej się nie zrozumie potrzeby walki o autokefalię, bułgarskiej potrzeby walki, ponieważ to było upodmiotowienie, to było wlanie w tę walkę o autokefalię idei narodowej. I Partenija Zografski popiera tę walkę, a jednocześnie próbuje doprowadzić do kompromisu językowego bułgarsko-macedońskiego. To jest fantastyczny przykład takiej propozycji kompromisu, która jednak jest odrzucona przez Bułgarów na początku, w pierwszej połowie XIX wieku, ponieważ Bułgarzy, mając tę propozycję Partenija Zografskiego, czyli oparcia standardu językowego, a bez standardów te tożsamości na Bałkanach nie powstawały, bo to był jeden Balkansprengbund po prostu, najkrótko mówiąc. Więc mając do wyboru, czy tę opcję macedońską, i wtedy byłby to taki układ bułgarsko-macedoński język, tak jak serbsko-chorwacki, czyli należałoby się wtedy oprzeć o te dialekty z terenu Macedonii, dialekty zachodnio-bułgarskie, które są bliższe dialektom z terenu Macedonii, temu macedońskiemu lokalnemu. Oni odrzucają tę koncepcję i wybierają dialekty z okolic wschodniej Bułgarii, z okolic Tyrnowa. Dlaczego? Bo Tyrnowo było tą stolicą, świetną stolicą czasów średniowiecza, związaną ze szkołą tyrnowską, z Eutimiem Tyrnowskim, hesychastą, patriarchą. To wszystko wtedy było odkrywane, mitologizowane, wpisywane we własną świadomość i to było droższe sercu po prostu w tamtym momencie. Wygrało to. Oni zlekceważyli w gruncie rzeczy tą macedońską odrębność językową i potem też na tym się też zaczęły bułgarskie elity wykładać, dlatego że po prostu wtedy, kiedy Bułgarzy wygrywają walkę o autokefalię, kiedy wychodzi Ferman Sułtański w 1870 roku i jest ten egzarchat, czyli ta organizacja kościelna, autokefaliczny kościół bułgarski,
Oni wkrótce zyskują wtedy, to jest bardzo dużo, bo to jest zyskanie podmiotowości, to jest prawo do własnej drukarni, drukowania własnych książek, przy czym w wypadku bułgarskim popiera to ostatecznie Rosja, choć wcześniej mamy bardzo duże poparcie i bardzo duże wpływy hotelu Lambert na tym terenie i Adama Czartoryskiego z hotelem Lambert i poprzez swojego agenta, czyli Michała Czajkowskiego oczywiście. Natomiast to w pewnym momencie następuje ten skręt, bo Rosja nie popiera, mówi, że poprze wtedy, kiedy odrzuci się, kiedy elity bułgarskie odrzucą współpracę z Polakami i z Francją. I to się dzieje. No i oczywiście przychodzą te pieniądze i jest egzarchat, wobec tego są pieniądze od cara na drukarnię własną, drukowanie własnych podręczników, na czasopismo także. I to jest działalność związana z edukacją. To jest rząd dusz poprzez edukację. I wtedy pojawiają się opory wśród ludności macedońskiej. Są liczne dokumenty potwierdzające, że ta ludność nie chce się uczyć tego języka, ponieważ odbiera go jako przymus, jako nieswój język. Bo o co chodzi w walce o autokefalię? Żeby zastąpić język grecki, dominujący w cerkwiach, poprzez system obsady stanowisk biskupich na terenie imperium, co czyni patriarcha, patriarcha jest Grekiem, ponieważ jest wybierany przez greckich, bogate rodziny greckie, kupieckie i rodziny o starożytnych korzeniach z terenu Fanar, z dzielnicy Konstantynopola i Stambułu i w związku z tym obsadza Greków, prawda? Więc język grecki jest tym dominującym. Jak się nie ma autokefali, to tak wygląda sytuacja na Bałkanach. I w związku z tym to jest walka w XIX wieku o język liturgii, który przecież mamy. Bo Słowianie odzyskują świadomość, że mają własny język, że mają przecież język stworzony przez Cyryla i Metodego. Oczywiście to jest pewnego rodzaju mitologizacja tego języka, to jest inna kwestia, no ale jednak język jest. I w związku z tym okazuje się, że w tej bułgarskiej optyce następuje zawłaszczenie specyficzne. To znaczy, Bułgarzy uważają, dzięki Paisiejowi Hilandarskiemu, ja to też zawsze tłumaczę i też pisałam na ten temat. Paisiej Hilandarski był polihistorem, pisarzem historycznym, tak jak Jovan Rajić, serbski wielki historiograf, właściwie pierwszy jednak, bardzo dobrze wykształcony. Paisiej tworzy historię słowiańsko-bułgarską w połowie XVIII wieku, w pierwszej połowie XVIII wieku. Wtedy jeszcze procesy tożsamościowe wśród Bułgarów, wśród Słowian bułgarskich nie są takie widoczne. One się uwidaczniają na początku wieku XIX. I są świadectwa czytania tej historii jako absolutnie Biblii narodowej, świętej księgi. Bo nagle ta raja, nagle ten lud, ten chłop bułgarski, bo to jest ta dominująca tożsamość, uświadamia sobie, że myśmy mieli jakiś carów, jakąś przeszłość wspaniałą i to jest wspaniałe odkrycie oczywiście. Ale też i tutaj następuje zawłaszczenie, bo Paisiej Hilandarski korzystał ze źródeł z ruskiej redakcji po prostu. Nie czytał w oryginale, nie czytał po włosku. Po włosku czytał Rajić, bo znał łacinę. Kto znał łacinę, to czytał po włosku i na odwrót w tamtym czasie. A Paisiej czytał tą ruską redakcję cerkiewno-słowiańskiego. A w ruskiej redakcji, czytał w ruskiej redakcji przeróbkę dzieła pisanego po włosku z początku XVII wieku Mawra Orbiniego, mnicha dalmatyńskiego, który napisał takie dzieło Il Regno dei Slavi, czyli Królestwo Słowian, gdzie bardzo wywyższył słowiańszczyznę i pokazał Europie, że Słowianie mają też taką kulturę równą europejskiej. Europa to w XVII wieku całkowicie kupowała. Dopiero XVIII wiek przyniósł zmianę, bo wtedy pojawili się podróżnicy mówiący już w językach narodowych, weszły języki narodowe i już nie czytano powszechnie po łacinie, więc to poszło, stało się lekturą przeszłości nieczytaną, natomiast było dalej czytane w tym kręgu Slawia Ortodoksa na Bałkanach i cytowane.
I Paisi zrobił takie zawłaszczenie charakterystyczne. Napisał, użył określenia właśnie za pośrednictwem tej adaptacji dzieła Orbiniego, w której było użyte określenie następujące: Cyryl i metody, apostoli, bułgarskie apostoli. Czyli można to przetłumaczyć apostołowie Bułgarów albo bułgarscy apostołowie. I tak nastąpiło zawłaszczenie, które sprawiło, że bułgaryzowano Cyryla i Metodego, slawizowano, bułgaryzowano i także bułgaryzowano ich uczniów. I właściwie zmiana nastąpiła dopiero po upadku komunizmu, kiedy Bułgarzy przetłumaczyli na język bułgarski oryginał Mawra Orbiniego. Wtedy się okazało, że Mawro Orbini Cyryla i Metodego uważał za Greków po prostu. Więc jakby tu stąd to zawłaszczenie przyniosło, proszę pana, jako plon język starobułgarski, określenie bułgarskiej redakcji cerkiewno-słowiańskiego mianem język starobułgarski. I uznawanie, że to był język pierwszy, że myśmy dali, to było tak silne, że w bułgarskiej świadomości XX wieku wybitny poeta, awangardysta, uniwersalny, znający języki, świetnie funkcjonujący w elitach europejskich, Geomilev, napisał w takim pisanym pod wpływem stresu liście do ojca w czasie I wojny światowej, kiedy Bułgaria traciła terytoria, że myśmy przecież tej durnej słowiańszczyźnie, tej głupiej słowiańszczyźnie dali język, prawda? Daliśmy alfabet, daliśmy język. To było bardzo silnie ugruntowane, bardzo utwierdzone. I myślę, że na tym się opiera cały ten fałsz kulturowy, który prowadzi do niemożności zaakceptowania macedońskiego jako odrębnego. I też z tego to wynika również jeszcze z jednej kwestii bardzo ważnej, o której pan pewnie wie, ale ja ją przypomnę, mianowicie, że w Bułgarii istniała duża diaspora macedońska i to od XIX wieku bardzo dużo Macedończyków tam wyjeżdżało, Słowian macedońskich. I oni się oczywiście bułgaryzowali. I właściwie istnieje taki obiegowy pogląd, że inteligencja bułgarska ma macedońskie korzenie. Rzeczywiście coś w tym jest, bo bardzo trudno spotkać Bułgara, który nie miał ciotki, babki, wujka, dziadka z Macedonii. Tam właściwie każdy ma korzenie macedońskie. I w związku w takiej sytuacji jest bardzo trudno dyskutować o mniejszości macedońskiej w Bułgarii. To jest ten problem podstawowy, bo jak ją oddzielić? Jak pan oddzieli, przepraszam bardzo, z rodzin szlacheckich o litewskich nazwiskach mniejszość litewską? No nie oddzielimy tego. To jest już zupełnie inna kwestia, prawda? To jest tożsamość, która się jakby odrodziła czy narodziła w innym czasie. A tamtych rodzin nie odzyskają Litwini i nie odzyskamy tego jako mniejszości, chyba że mamy do czynienia z Michałem Romerem, który świadomie sam się wpisał w litewskość. No można, ale to jest takie inteligenckie, świadome działanie. To już jest zupełnie co innego. To tyle może na razie. Czyli strona, można powiedzieć, tak podsumowując, ja tutaj wiedzę, pani profesor, nie dorównam do pięt, ale strona bułgarska przez wieki nie uznawała uznawała naród macedoński za czystą polityczną koncepcję. Uważała, że to jest kulturową część oczywiście i szerszej Bułgarii. kultury bułgarskiej i nie doceniała, w tym słowie, nie docenić Bułgarzy. Tak, to jest na pewno tak, dlatego że w Bułgarii obowiązywał pogląd, że Macedończycy zostali wykreowani przez Stalina i przez Tita. I to jest oczywiście uproszczenie ogromne, dlatego że rzeczywiście Komintern był w XX wieku ponieważ problem macedoński, albo też pojawiały się takie stwierdzenia, że Kongres Berliński, Europa wylansowała kwestię macedońską. No, kwestie narodowe były lansowane przez kolejne kongresy w XIX wieku, bo była kwestia serbska, było powstanie greckie, przy okazji kwestia serbska w tym czasie też zaistniała jako kwestia. I tak jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne kwestie narodowe, ponieważ tak działała idea narodowa na Bałkanach. Natomiast w przypadku tej kwestii macedońskiej, która stała się kwestią na Kongresie Berlińskim, no, mamy jasny dowód, że potem państwa, które świeżo się odrodziły na Bałkanach, Bułgaria, Serbia, Grecja, one
Na początku XX wieku, już jak stały się niezależne, także Bułgaria stała się w pełni niezależna, przestała być lennym państwem wobec Imperium Osmańskiego, czyli po 1908 roku, natychmiast one przystępują do sojuszu, zresztą z namaszczenia rosyjskiego i same lansują kwestię macedońską, twierdząc, że jest to najbardziej zaniedbany region w imperium, że trzeba coś z tym zrobić, że Turcja nie przeprowadza reform. No i mamy gotową sytuację wojenną i nadzieje na łupy wojenne w postaci Macedonii. Macedończycy wystawiają wtedy, popierają Bułgarów bardzo, dlatego że wierzą, że Bułgarzy najlepiej reprezentują kwestię macedońską. I tu są, wie pan, te trudne powiązania rodzinne, bo przecież jak tam jest ta emigracja ogromna, no to ona się bułgaryzuje, ale też ma te naturalne sentymenty do kraju ojców, kraju przodków. Więc jest taki wybitny intelektualista, można powiedzieć już, i bardzo dobrze wykształcony człowiek, Krystian Isirkow, który kończy studia w Petersburgu i tam zakłada zresztą Towarzystwo Macedońskie. I on pisze w 1903 roku taką, właściwie zbiera, wcześniej wygłasza wykłady w Petersburgu dla tej niewielkiej diaspory macedońskiej, ale bardzo jasno czującej własne korzenie i jednoznacznej w tożsamościowo, ponieważ niezależnej, to byli bardzo bogaci kupcy po prostu. I on pisze, zbiera te wykłady i wydaje, o dziwo, w Bułgarii, w takiej bibliotece liberałów. Wydaje tę książkę, publikuje, ale ona potem jest konfiskowana, są z nią problemy. To się często w Bułgarii zdarzało także bułgarskim pisarzom przed wojną. I krótko mówiąc, w tej książeczce o sprawach macedońskich, za makedoński te raboty, on ją pisze w takim języku lokalnym, macedońskim. I to jest oczywiście bardzo cenne dla współczesnej tożsamości macedońskiej, bo on publikował i po bułgarsku, i po serbsku, i po rosyjsku oczywiście. I tam między innymi się zastanawia, jak zainteresować tę diasporę. Po pierwsze, jak stworzyć język, jak, w oparciu o jakie dialekty. Ta kwestia u Macedończyków wraca cały czas. A po drugie, mówi, jak zainteresować tę diasporę macedońską, która jest częścią Bułgarii w tej chwili, która zajmuje bardzo wysokie stanowiska, ma dobrą pozycję, jest bardzo dobrze usadowiona, jak ją zainteresować powstaniem na rzecz, walką na rzecz wolnej Macedonii. I też bardzo pięknie mówi w jednym ze swoich tekstów, to jest naprawdę bardzo taki przekonywający do dzisiaj w moim odczuciu tekst, gdzie on mówi, że my jesteśmy, mamy naród, czyli mamy ten lud, natomiast nie mamy nacji, czyli nie mamy tożsamości państwowej. A nasi sąsiedzi, Grecy, Bułgarzy czy Serbowie, oni wszyscy mają te swoje państwa. I mówi tak, że Macedończyk, jak wychodzi, czy to przekracza granicę grecką, czy to granicę bułgarską, czy serbską, on mówi kierunkami, czy to na południe idzie, czy na zachód, czy na północ, to zawsze czuję, że tam wieje na niego inny, obcy wiatr. I to jest, jak ja badałam prasę diaspory macedońskiej, wydawanej w Bułgarii, po bułgarsku, z pewnymi lokalnymi wyrażeniami oczywiście używanymi w tych czasopismach, to tam obserwowałam takie ogromny entuzjazm, gdzie się pisało na przykład o spotkaniu Macedończyka, i to był na przykład Arumun, albo to był, czyli rumuńskojęzyczny człowiek z terenu Imperium Osmańskiego, albo Wlach, albo Cincar, albo na przykład Albańczyka, i się czuło, że o, spotkaliśmy się i mogliśmy porozmawiać o naszych macedońskich sprawach. Więc ta koncepcja macedońskości, ona była zupełnie inna oczywiście w XIX wieku, w końcu XIX wieku, czy na początku XX wieku i nawet w pierwszej połowie XX wieku, a zupełnie inna w czasach po II wojnie światowej. I tutaj rzeczywiście w XX wieku, żeby skończyć ten wątek stalinowsko-titowski, no to rzeczywiście w XX wieku partie komunistyczne na Bałkanach wypowiadają się na temat tożsamości macedońskiej i początkowo uznają, że nie ma po I wojnie światowej, że nie ma właściwie potrzeby tworzenia państwa macedońskiego, bo nie ma takiego narodu, no ale jest gdzieś ta kwestia polityczna do rozwiązania.
Potem następuje zmiana i mówi się to pod wpływem bułgarskiej partii komunistycznej. Kominter przyjmuje taki pogląd, że potrzebne jest państwo, narodu nie ma, co prawda, bo naród macedoński to jest zbiorowisko Bułgarów, Serbów, Greków, Żydów, Cyganów. I natomiast jest potrzebne państwo. I to jest wyraźnie polityka bułgarska, która chce tę Macedonię usytuować we własnej orbicie jako wyłączną własność. Natomiast w końcu zostaje przyjęty pogląd w latach 30. przez Komintern. Po dojściu Hitlera do władzy to się dzieje. Hitler dochodzi do władzy, Komintern postanawia docenić państwo burżuazyjne jako wartość, jako państwo. I wtedy uznaje, że jest naród macedoński i trzeba stworzyć państwo dla tego narodu. Więc jest to niewątpliwy impuls. Ale proszę pana, dużo wcześniej, kilka lat wcześniej, w 1931 roku, grecka partia komunistyczna uznaje narodowość macedońską jako odrębną. Więc przepraszam bardzo, jest to nie tylko kwestia Kominternu, czyli Stalina, ale tego lewicowego myślenia oczywiście. No a Tito, no Tito wykorzystał sytuację, którą Bułgarzy przegrali. Bułgarzy przegrali Macedonię po prostu po wojnie. Nie mieli szans ze swoimi pomysłami na macedońskość i tyle można na ten temat chyba powiedzieć. Czy w jakiś sposób greckie spojrzenie było warunkowane tym bułgarskim, czy tutaj wzajemnie partnerzy, bo to jest, myślę, ciekawy wątek. To znaczy, to jest ciekawy wątek, ma pan rację, ale ono, znaczy, o ile kultury na Bałkanach, zwłaszcza Słowian bułgarskich i Słowian macedońskich, wyrastają w tej orbicie greckiej, jest to bardzo grecki, bardzo silny wpływ. I zresztą cały ten krąg Bizantyna jest oczywiście oddziaływaniem Bizancjum przed wejściem Osmanów, ale to jest oddziaływanie Bizancjum. To nie jest tylko grecka kultura, to jest jednak narodowe, wieloetniczne imperium także. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie greckie, takie współczesne, to wydaje mi się, że jednak Grecy tutaj idą własną drogą, dlatego że świadczy o tym i sam fakt tego uznania przez greckich komunistów tożsamości macedońskiej w latach 30., wcześniej przed Kominternem. I to jest też ten wątek umowy ostatniej grecko-macedońskiej, prawda, która no jednak jest zawarta w czasie, kiedy socjaliści mają władzę i jednocześnie jest taką pozytywną próbą uregulowania tego problemu. Grecy nie mają problemu z językiem macedońskim po prostu. Owszem, mieli problem z dziedzictwem macedońskim. To odbierali jako zawłaszczenie i stąd te ogromne protesty greckie, ale zupełnie paralelne były protesty macedońskich, Macedończyków współczesnych z Macedonii, z Republiki Macedonii. Ja byłam, tak jak panu, jak zaczęliśmy tę rozmowę, mówiłam, że byłam przerażona tą ilością, tym nastawieniem negatywnym do greckiej inicjatywy i niechęcią wyzbycia się tej nazwy. I tutaj wracając, jakby zamykając ten wątek, też bym chciała powiedzieć, że to jest chyba, ja to odbieram jako ugruntowaną wiedzę przez dyskurs edukacyjny, który ma ogromną siłę. To jest ugruntowana wiedza, która sprawia, że myślimy tak, a nie inaczej, prawda? Jeśli sobie przeniesiemy to na polskie sprawy, no to też mamy określone stereotypy. Też nasze dyskursy szkolne nie dają tej pełnej wiedzy historycznej. Dowiadujemy się o bardzo wielu rzeczach, o których dyskurs szkolny nie pisze, na studiach, w formie krytycznej dyskusji. I to jest, myślę, pochodna tego właśnie, tego przywiązania, że myśmy mieli przecież Aleksandra Macedońskiego. Aleksandra Macedońskiego na Bałkanach mieli wszyscy, bo tam funkcjonowała po prostu opowieść o Aleksandrze Macedońskim we wszystkich możliwych wariantach językowych. Grecy również adaptowali te opowieści. Nie tylko z greki były one adaptowane, ale także Grecy adaptowali je ze słowiańskich wersji, z serbskiej Aleksandreidy chociażby. To wszystko krążyło między tą ludnością jako opowieść ustna, jako literatura popularna pisana po wiek XX. I to jest tak silnie zakorzenione w świadomości jako nasz bohater, że proszę sobie wyobrazić w jednym z czasopism diaspory macedońskiej już z lat 30., czyli po tej decyzji Kominternu,
to były czasopisma wychodzące w Sofii, to były efemerydy, one rok wychodziły, nie, 2 lata, rok były likwidowane. Jest opublikowany taki artykuł jednego z przedstawicieli właśnie diaspory macedońskiej w Bułgarii, który pisze, że właściwie nam nie zostało nic, nam nasi sąsiedzi zabrali wszystko. Został nam tylko Aleksander Macedoński. I oni rzeczywiście, te makedonskie westi, czyli wiadomości macedońskie, robią taką ankietę wśród czytelników. Z czym wam się kojarzy Macedonia? I ta ankieta jest bardzo cenna. Tam padają odpowiedzi, przede wszystkim młodych ludzi studiujących diaspory macedońskiej, że właściwie z Aleksandrem Macedońskim tylko. Więc to jest naprawdę problem, no trudny problem, rzeczywiście. Trzeba uznać, ja myślę, że tu jest potrzebne poszerzenie wiedzy o Bałkanach, świadomość wielości tożsamości, tej ruchomości, to co ja mówiłam o Serbach, że Serbowie, jak pisze znakomity, nieżyjący już niestety historyk serbski Jovan Samardžić, uczeń Brodela, on napisał, że Serbowie nie używali w czasach osmańskich, w czasach Imperium Osmańskiego, używali bardzo wielu określeń na swoją tożsamość. W zależności od funkcji, dlatego że w Imperium Osmańskim się definiowało tożsamość poprzez konfesję i poprzez funkcję, jaką się pełniło, poprzez to, kim się było po prostu. Więc jeżeli byli stróżami majątków bogatych kupców albo urzędników osmańskich, to używali określenia Albańczyk. Jeżeli Serb był świadczył usługi transportowe, to używał określenia Bułgar. Jeżeli mieszkał na pograniczu wojskowym i był pogranicznikiem, czyli świadczył usługi wojskowe, to używał określenia Chorwat. I wreszcie, jeżeli pilnował mostów i przejść, to używał określenia Vlach. Więc to jest ogromna mnogość tych określeń. Habsburgowie określają Serbów terminem Ilirisz. Węgrzy tych migrantów na swoich ziemiach zadunajskich określają terminem Rac, odrażka, czyli średniowieczna nazwa Serbii. Więc trzeba sobie uświadomić tę mnogość tożsamości funkcjonującą w okresie osmańskim i nie pysznić się, że myśmy mieli etnonim i toponim, bo to nic nie znaczy. W każdym razie znaczy niewiele. No nie jest argumentem, dlatego że też i semantyka tych toponimów się zmienia po prostu najzwyczajniej w świecie. Pani profesor, to przechodząc jeszcze do kwestii współczesności, myślę, że słuchacze bardzo skorzystają z wiedzy pani profesor. Macedońska kultura dzisiaj, co ją właściwie tworzy? Co jest takim, powiedzmy, kamieniem węgielnym? Co jest podwalinami, może motywem, do którego się najczęściej Macedończycy dzisiaj odnoszą? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że zależy jacy Macedończycy. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy z kolegą etnografem w kawiarni obok pomnika Aleksandra Wielkiego w Skopie, który się nazywa Jeździec i w związku z tym nie został zakwestionowany przez Greków, czyli to było bardzo łagodne podejście do tych kwestii, a chcecie to miejcie, akurat niespecjalnie dobry pomnik. I ja zapytałam go o ten pomnik właśnie. To on powiedział, ja mówię, dlaczego nie protestujecie? Ponieważ elity w Macedonii protestują i mówią, że to jest antykwizacja, że to jest na siłę wprowadzanie tego kontekstu. I on powiedział, a kto nas słucha? Ludzie przychodzą i są zadowoleni, że jest ten pomnik wystawiony. Więc to zależy, o jakich ludzi pytamy. Natomiast ja uważam, że bardzo ważną częścią tożsamości jest na pewno autokefalia, bo to w ogóle jest ważne we wszystkich krajach ortodoksa, we wszystkich krajach też na Bałkanach. Ona była bardzo długo nieuznawana, jak wiemy, ale i przeszła też długi okres różnych zmian. No niemniej jednak zeszły rok przyniósł uznanie autokefalii, to przede wszystkim przez patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu, Istambule, Carogrodzie, bo tyle nazw nosi to miasto i też o czymś to świadczy. I za oczywiście akceptację serbską, tej cerkwi matki, która stawiała opory najdłużej. I to jest ogromny argument, bo to zawsze był argument taki popierający
tożsamość i państwową tożsamość jednocześnie. Więc to jest dla Macedończyków na pewno ważne. Ja myślę, że ten Aleksander Macedoński dla tak zwanej szerokiej publiczności, on jest częścią tożsamości, niewątpliwie. Natomiast dla elit jest to oczywiście traktowana postać z pewnym dystansem, ze świadomością, że to były opowieści, że to były przekazy, że owszem, istnieje, że one istniały wszędzie na Bałkanach. Ta wiedza istnieje. Na pewno częścią tożsamości jest współczesna literatura macedońska, jest współczesna poezja macedońska, współczesna muzyka macedońska, która jest bardzo ciekawa. Tam są piękne głosy. I ta literatura, którą może tworzyć nie tylko Macedończyk etniczny, ale na szczęście może ją tworzyć także na przykład Albańczyk etniczny, jak Luan Starowa, nieżyjący już pisarz, on w zeszłym roku odszedł, Albańczyk, który wśród bardzo wielu powieści, których jest autorem całej sagi bałkańskiej, jest autorem powieści przetłumaczonej na język polski z ogromnym sukcesem. To jest powieść, która zresztą weszła w obieg europejski, Czasy Kus. To jest taka groteskowa opowieść o czasach komunistycznej, socjalistycznej Jugosławii, czasów Tity i takiej próby, i Macedonii w tym kontekście, próby cywilizacji tej Macedonii, uważanej za bardzo zapóźnioną cywilizacyjnie. No, kapitalna powieść, rzeczywiście z ogromnym humorem napisana. I też wielu innych pisarzy. Macedonia, jak na tak maleńki kraj, ma stosunkowo dużo bardzo ciekawych pisarzy. I myślę, że ten na przykład Živko Čingo, nieżyjący też pisarz, oni się bardzo przyjaźnili z Luanem Starową. Świetny autor też groteskowych opowiadań, groteskowych powieści tłumaczonych na język polski, bo pan jest młody i pan tego nie pamięta, ale ja w moich czasach, jak zaczęła się moja fascynacja Bałkanami, Jugosławią, no to to była taka fascynacja, także Bułgarią, to była taka fascynacja związana z literaturą w dużym stopniu. Jugosławia nie miała, miała tę przewagę nad Bułgarią, że była tutaj tak jak Polska, to znaczy nie stosowała żadnej tamy ideologicznej, jeśli chodzi o twórczość. Stąd tam proza serbska lat 60., no to był ogromny boom, fantastyczna zupełnie literatura, bardzo doceniona przez moich kolegów w Bułgarii, przez nieżyjącą Malinę Tomową, która miała wydawnictwo, w którym wychodzili polscy poeci, wybitni przedstawiciele nowej fali polskiej, w świetnym tłumaczeniu Wery Dejanowej, ale też i mówiła mi, myśmy wielokrotnie rozmawiały, to bardzo odważna osoba, która pisała o tym procesie przywracania tak zwanego przywracania nazwisk bułgarskich Pomakom, czyli muzułmanom bułgarskim, bardzo krytycznie, była bardzo przez to napadana przez prasę oficjalną, komunistyczną i narodową równocześnie. No, krótko mówiąc, ona mi mówiła, że Serbowie mieli fantastyczną prozę lat 60., więc to są słowa wyjęte z ust kogoś z Bałkanów, nie tylko powiedzmy zewnętrznych w stosunku do regionu czytelników. Więc ja myślę, że to jest część, bardzo żywa część tożsamości, takiej dumy Macedończyków. I wie pan co, jak ja oglądałam, przygotowując się do różnych publikacji, podręczniki macedońskie z różnych okresów, ale też te najnowsze z czasów już, kiedy Macedonia zaczęła pretendować do członkostwa w Unii Europejskiej, i też takie wcześniejsze, no to literatura, podręczniki do nauki historii, do nauki literatury. Te do nauki literatury rysują taki ogromny, taki kontekst jugosłowiański wciąż jeszcze był rysowany, jako kontekst dla literatury macedońskiej, która no jest literaturą małą oczywiście. I to jest pewien problem taki badawczy i tożsamościowy oczywiście, jak to połączyć, z czym to połączyć. A z drugiej strony te podręczniki historyczne, które nie rezygnowały z Aleksandra Macedońskiego, ale go tak jakby tę tradycję antyczną starały się rozmyć w takim szerszym kontekście, że to nie byli Grecy, jednak nie można ich tak dosłownie traktować, że to nie jest i taka absolutna część kultury greckiej, że to jednak była pewna odrębność. No jest taki nurt, który próbuje w tej odrębności i niejasności znaleźć jakiś punkt zaczepienia. W istocie jest to tradycja całych Bałkanów, oczywiście. Grecka na pewno, ale jest to tradycja także poprzez Grecję i Bizancjum, jest to tradycja
wspólna tradycja bałkańska. I po prostu, ponieważ Bałkany były przez wieki odrzucaną tożsamością, przecież bardzo dobrze o tym świadczy książka Marii Todorowej, która pisze o stereotypie negatywnym Bałkanów, wciąż odrzucanym. Ja to jeszcze pamiętam, jak przyjechałam do Bułgarii i jak profesor Bojan Niczew, bliski współpracownik, przyjaciel mojej pani profesor, pani profesor Dąbek, Teresy Dąbek-Wirgowej, powiedział, mówią o nas, że jesteśmy Bałkanami, ale my nie jesteśmy Bałkanami, jesteśmy Europą. Wtedy jeszcze nie było Todorowej, nie było jej książki i nie było takiej specyficznej mody na bałkańskość, że bałkańskość przestała być wstydliwa, tak jak była wstydliwa. Po prostu wcześniej się traktowało ten okres historii Europy Południowo-Wschodniej jako wstydliwy. I to robili Grecy, to robili Bułgarzy, to robili absolutnie wszyscy na Bałkanach. Odżegnywali się od tej przeszłości jako niechcianej. Stąd było czyszczenie w XIX wieku. Gdzie pan w Belgradzie zobaczy Czarsię? Nigdzie. Czyli tą dzielnicę mieszkaniową w Sofii też nie. Jest co prawda bardzo piękna dżamia, jest meczet niedaleko centrum, ale Belgrad jest pięknym habsburskim miastem, właściwie stworzonym na początku XX wieku. Z piękną secesją, z kamienicami eklektycznymi. To samo Sofia, to też jest miasto europejskie, które gdzieś tam ma ten jeden meczet, ponieważ inne meczety zostały zamienione na cerkwie. No, taki swoisty odwet za czasy osmańskie. I krótko mówiąc, a Czarsi nigdzie w Salonikach nie zobaczy pan nawet meczetu. Minaret się uchował. A w Skopie, w Prilepie, na terenie całej Macedonii, wszędzie są Czarsije. No i w Bośni oczywiście mamy piękną sarajewską Czarsię, to jest jasne. Gdzieś tam z pięknym przejściem do części europejskiej, no bo to już jest ręka habsburska. Krótko mówiąc, poprzez docenienie własnej bałkańskiej przeszłości jako wartości, myślę, że można spojrzeć na tożsamość szerzej po prostu. I tak chciałam właśnie jeszcze coś takiego powiedzieć, co mi się wydaje ważne. Pamiętam, jak mieliśmy na Wydziale Artes Liberales pierwszy program studiów doktoranckich, bardzo ciekawy, bardzo dobry. Te programy na Wydziale były naprawdę atrakcyjne. I w tym pierwszym programie ja miałam doktoranta z Serbii, to jest w tej chwili doktor Bogdan Trifunowicz, który jest dyrektorem bardzo nowoczesnej w tej chwili biblioteki w Sandżaku i też różne inne funkcje ważne sprawuje. I w tym programie ja mówiłam coś tam mówiłam o Bałkanach i jeden z uczestników programu zapytał mnie, no skoro pani tak mówi o tych Bałkanach same takie superlatywy, dobre rzeczy, to dlaczego tam były takie krwawe wojny? I ja wtedy odpowiedziałam, cytując Marka Mazowera z jego fantastyczną książką Salonika City of Ghost. Ona jest po polsku w tej chwili przetłumaczona, ale ja ją poznałam jeszcze jak była tylko w wersji angielskiej, gdzie Mark Mazower mówi po prostu tak, że jakby wejście idei narodowej w XIX wieku zniszczyło Bałkany i sprawiło, że Bałkany weszły w krwawe wojny. Weszły, ponieważ powstały państwa narodowe, zaczęły się czystki etniczne, niszczenie przeszłości bałkańskiej, czyli i architektoniczne, i także tożsamościowe, i każde inne, zawsze podkreślenie, byliśmy zawsze czystymi Bułgarami, byliśmy zawsze czystymi Serbami, my byliśmy zawsze tylko i wyłącznie, nie wiem, kimś tam jeszcze czystymi Grekami. Grecki dyskurs lansował starożytność, trochę Bizancjum, te podręczniki greckie. Prawie w ogóle nie było okresu osmańskiego, tego bałkańskiego, który trwał no, setki lat. I od razu było powstanie greckie i niepodległa Grecja i koniec. Więc to było takie zakłamywanie własnej przeszłości. Nie mówię, że my tego nie robimy, bo my też to robimy. To jest ogólna przypadłość. Nigdzie tu nie jesteśmy w żadnym wypadku lepsi, no ale na pewno gdzieś w dzisiejszych czasach świadomość się zmienia. I myślę, że wszyscy zaczynamy patrzeć na przeszłość bałkańską inaczej, tak jak i na własną przeszłość patrzymy inaczej. I w tym szerszym kluczu można patrzeć na każde z tych tożsamości narodowych, lokalnych, które badamy bliżej, prawda? O których mówimy, którymi się jakoś zajmujemy, czy fascynujemy nawet.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Chciałem zapytać o wątek wyludniania się Macedonii Północnej. Czy w jakiś sposób to też wpływa? Bo mamy słaby wzrost gospodarczy. Wedle spisu właściwie ludności przeprowadzonego 2 lata temu, z Macedonii Północnej właśnie od 2002 wyjechało co najmniej 10% właśnie z 2 milionów obywateli. To bardzo dużo. Bardzo dużo przy tych 2 milionach rzeczywiście, to jest to bardzo dużo, ale powiem panu tak, panie redaktorze, mnie uświadomiły dwie osoby ogromną migrację z terenu Bułgarii w czasie, kiedy Bułgaria znalazła się w Unii Europejskiej. Ogromna ilość młodych ludzi wyjechała. To jest kraj nie do poznania, tak jak ja go pamiętam wcześniej. Stany Zjednoczone, Kanada i oczywiście Unia Europejska. I uświadomił to mi mój kolega z St. Andrews University w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, profesor Tomasz Kamusella, antropolog zajmujący się też językiem, ponieważ on ma ogromną ilość studentów z Bułgarii, którym wiele rzeczy też stara się wyjaśnić, których nie wiedzą. I ta sama obawa zachodziła już w odniesieniu do Macedonii przed podpisaniem tej umowy z Grekami. To znaczy, z jednej strony wiele osób bało się tego, że jeśli ta umowa nie zostanie podpisana, to Albańczycy już grozili, że oni się oddzielą, a to jest poważna mniejszość, to jest 24% jednak, że oni się oddzielą, że oni, bo oni chcą być, ich Unia interesuje, a to jest przeszkoda przecież. No a z drugiej strony mówił mi kolega o swoim bracie, który jest, no był wtedy, jak rozmawialiśmy, miał gospodarstwo na terenie bardzo urodzajnym. Taka część Macedonii bardzo urodzajna, niedaleko Strumicy, i powiedział mi, on przekazywał wiadomość bratu, że już obok niego są, wyludnia się wieś, wyludnia się okolica, że są dwa domy puste, gdzie zostawiono domy i zostawiono dobrą ziemię, wyjeżdżając. Więc ten proces, obawiam się, że jest nieunikniony, ponieważ są to kraje, no, mające dużą konkurencję ekonomiczną, tak można powiedzieć. I z drugiej strony, dziewczyna studiująca, studentka z dziennikarstwa, która u mnie się pojawiła na jakimś seminarium, pokazywała nam na zajęciach szokujące zdjęcia z terenu Bułgarii, z rodopów, gdzie we wsi mieszkał jeden mieszkaniec, jedna staruszka, jeden staruszek, i oni siedzieli w tych domach z pełnym sprzętem elektronicznym, sami, zupełnie sami. W Bułgarii sytuacja jest inna, dlatego że tam jednak był ten system sowiecki i ta wieś się wyludniła bardzo poważnie w czasach komunistycznych, stąd to rozdęcie Sofii w takie wielkie miasto, ale przepraszam, w Macedonii mamy bardzo podobną sytuację. Skopje jest monstrum w porównaniu z resztą Macedonii, prawda? No, jest to problem, to wyludnianie się, które pan ruszył, to jest bardzo poważny problem i bardzo poważne zagrożenie. A migracja Albańczyków? Migracja Albańczyków, to się zwykle mówi w Macedonii, wszystko się, że tak powiem, zrzuca na trzęsienie ziemi, czyli na 1963 rok, kiedy Skopje zostało ogłoszone otwartym miastem i zaczęło po tym strasznym trzęsieniu rzeczywiście przyjmować wszystkich, bardzo dużo Albańczyków, bardzo dużo, jak to się mówi w regionie, Kosowarów, czyli tych Albańczyków z Kosowa również, czasami uciekających przed zemstą krwi, to mi mówili etnografowie macedońscy. To jest część naturalnej historii Bałkanów. No, krótko mówiąc, oczywiście to jest tożsamość młoda, tak jak wszystkie tożsamości na Bałkanach. One są młode w sensie odrodzone i w tym sensie groźne dla siebie. Mogą być groźne dla siebie. To znaczy, ja jednak wierzę, że Unia Europejska tworzy te dobre ramy. Może to jest naiwność, ale ja wierzę w te dobre ramy pokojowe, stąd pacyfikowanie tego konfliktu bułgarsko-macedońskiego, prawda? Żeby jednak strony doszły do porozumienia i żeby nie było konfliktowych tematów tutaj. Natomiast także wierzę, że i z Albańczykami ten dialog jest możliwy.
Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejsze wyczerpujące spotkanie. Mam nadzieję, że się spotkamy ponownie. Może sobie porozmawiamy o Serbach. Bardzo chętnie. Więc z wielką przyjemnością pani profesor Iwanita Sujecka. Kłaniam się nisko i raz jeszcze dziękuję. Dziękuję pięknie. Do widzenia i do zobaczenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.